No to siema, cześć. Cześć, witam. Może się przedstawić naszym widzom, jak masz na imię, skąd pochodzisz? Nazywam się Patryk Ciszewski, jestem trenerem boksu. Urodziłem się w Dzierżyniowie, no i od urodzenia mieszkam w naszym mieście. A ile masz lat? Obecnie, teraz 36 będzie w tym roku. O, 36, no to super, super. Chciałem się Ciebie, Patryk, zapytać, co jest Twoją największą pasją? Boks. Moją największą pasją jest na pewno boks, tak? Tym się zajmuję od 17 roku życia. Wcześniej byłem zawodnikiem, obecnie jestem trenerem personalnym, prowadzę klub bokserski, no i w tym temacie się rozwijam. Okej, do tego jeszcze dojdziemy. A chciałem się zapytać Ciebie, czy masz jakiegoś idola, jakiś wzór, który tak od dzieciństwa po prostu starałeś się naśladować? Powiem tak, jeśli chodzi o bokserów, no to Manny Pacquiao przede wszystkim. Podziwiam go pod tym względem, No, jaki jest ma świetne. Timing, przyspieszenie, tak? Też jest tak samo jak ja leworęczny, czyli wzorowałem się na zawodniku leworęcznym. No jego życiorys, jego styl boksowania i podejście do życia bardzo mi się podoba, tak? Okej. To Pacquiao mówisz, tak? A Tak, może no. jakiś z polskich bokserów? Na pewno Tomasz Adamek, tak? Bardzo, bardzo dobry bokser. Pokazał też w swoich pierwszych walkach, no ogólnie w każdej walce swój charakter. Zawsze wnosił charakter do walki, dobrą technikę, serce do walki, a jeśli chodzi o Polaków, naprawdę dużo, bo mieliśmy bardzo świetnych bokserów olimpijskich, tak, z dawnych lat. Także naprawdę można by było tego dużo, dużo wymieniać. Każdy gdzieś coś tam zostawił jakieś piętno u mnie w głowie czy w pamięci. Nie jest tego trochę. Okej. Wiesz co, mam takie nietypowe pytanie. Chciałem się Ciebie zapytać, jak długo potrafiłeś trenować w ciągu dnia, aby dojść do szczytu swojej formy? Powiem tak, przede wszystkim regularnie, tak? Regularnie, czyli od poniedziałku do piątku. Jak ja boksowałem, to były troszeczkę inne czasy. Do klubu przychodziło się 3 razy w tygodniu. No i te dni, powiedzmy, wolne, tak jak wtorek, czwartek czy sobota, starałem się tak naprawdę poznać swój organizm, swoje ciało. No i wtedy jeszcze dodatkowo ćwiczyłem. A wiem, no różnie. Nieraz wystarczył godzin, trening 1,5 godziny, nieraz 3 godziny, powiedzmy, rozłożony z rana i na wieczór, nieraz 40 minut. To wszystko zależało od tego, od mojej, powiedzmy, formy w danym momencie, tak? W danym dniu, od siły, wytrzymałości. A może powiesz jeszcze, jakie są Twoje największe osiągnięcia w tej dziedzinie sportu, jakim jest boks? Powiem tak, wytrenowałem mistrza Polski w boksie. Chodzi mi, wiesz, o Twoje osiągnięcia. Później dojdziemy no mam, do... Zdobyłem wicemistrza Dolnego Śląska, gdzieś tam startowałem często na mistrzostwach Polski, gdzieś mi się tam nie udało, powiedzmy, zdobyć złoty, jakiegoś medalu, no ale zawsze było bardzo blisko, boksowałem też z wieloma medalistami mistrzostw Polski, boksowałem z wicemistrzem świata młodzieżowców. Walkę uważam, że powinna być wygrana, no przegrałem ją 2-1. W sumie 2 razy żeśmy się spotkali, bo raz w Niemczech, a raz w Świdnicy. Boksowałem też na tak zwanych boksbudach, tak, które dały mi bardzo dużo doświadczenia. Praktycznie jako jedyna osoba z Dzierżyniowa boksowałem na dwóch. Na każde było troszeczkę inaczej, no, toczyło się też bardzo dużo walk. Walka trwała, powiedzmy, 2 rundy, a takich walk na powiedzmy w dzień, w sobotę czy w niedzielę, czy w piątek mogło być nawet 10, tak? Czyli to było naprawdę duże doświadczenie, bo jeździło się na parę tygodni, na parę dni. Chyba mój najdłuższy obóz, taki wyjazd, to był chyba 30-dniowy do Berlina. Czy do Hamburga, w Hamburgu byłem także. Tak, tak. Dużo, dużo lat doświadczenia, sparingów i z zawodowcami.
No jest tego trochę. Gdzieś tak brakowało mi tej kropki na D, ale czuję się też spełniony, bo wiem, że nie jednego tam mistrza czy medalistę Polski tak ugryzłem, na, że werdykty bywały różne, no to już nie jest przecież moja wina, tak? Trzeba Tak, mieć tak, troszeczkę tak. szczęścia w tym sporcie i troszeczkę układów. Ta boksbuda to też coś ciekawego. Mało osób o tym w ogóle słyszało. Tam, z tego co pamiętam, to toczyło się nawet walki jedna po drugiej, tak? Tak. No, to wyglądało na takiej zasadzie, było pięciu zawodników z góry, tak, przy namiocie. W ogóle to było na takich, że tak powiem, festynach, na imprezach takich ogólnych, gdzieś tam powiedzmy w jakimś mieście, w wesołych miasteczkach, gdzie były różnego typu atrakcją, no i atrakcją też byliśmy my, bokserzy. To się naprawdę tak wydawało proste, ale to była naprawdę twarda szkoła boksu. Stał namiot, tak, z takim podestem, żeśmy się prezentowali technicznie, czyli robiliśmy praktycznie elementy boksu, które też nas mocno męczyły, tak, jakieś worki, tarcze, walki z cieniem. No i co pół godziny albo co godzinę wchodzili chętne osoby, które chciały z nami boksować, no i które dostawały, powiedzmy, wynagrodzenie pieniężne za to, że nas znokautują. Także to każdy Niezłe. chodził tam w jednym celu, żeby po prostu nam urwać głowę i nas porządnie zbić, tak? A nie było kategorii, powiedzmy, wagowych czy wiekowych. Różnie, a nawet przy wadze 64 kilo potrafiłem boksować z zawodnikami, osobami, które ważyły 90, 94 kilo, tak? No i też To się wchodziły niesamowite. ludzie z różnych, powiedzmy, dyscyplin, bo to byli, powiedzmy, z capoeiry, z jakichś sztuk walki, jakiś bokserzy. No często można było też jakiegoś kopa dostać, powiedzmy, uderzenia z głowy, z łokcia, faulów, obrotówek. No tego też się nazbierałem, niby to były, powiedzmy, walki na zasadach bokserskich, ale trzeba było uważać cały czas, tak, że mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, bo nie jeden naprawdę chciał sfaulować i gdzieś tam nieczysto zagrać. To teraz może przejdźmy do tego, bo wspominałeś, że masz swój klub bokserski. Chciałem się właśnie zapytać, jak długo już trenujesz swoich zawodników? Powiem tak, jako trener, no tu już jestem z ponad 10 lat, około. Powiem tak, szczerze mówiąc, to odkąd boksuję jako zawodnik, to gdzieś tak poprawiałem swoich własnych kolegów w klubie, czy przychodzili też do mnie, także praktycznie czuję się trenerem tak samo długo jak zawodnikiem. Teraz prowadzimy boks ciesielski w Dzierżoniowie, nasz klub. No, ale to już jest trzeci klub bokserski, jaki stworzyliśmy, tak? Bo wcześniej był boks Kobierzyce, później Piękni i Zdrowi w Dzierżoniowie, a teraz obecnie jest boks ciesielski, tak? Pracowałem też jeszcze u Norberta Warchoła jakiś czas, pomagałem tam chłopakom w MMA rozwijać techniki, powiedzmy, bokserskie, tak, ręce. No i teraz obecnie jesteśmy już u siebie jako boks ciszewski. No klub jest około 3-4 lat, już funkcjonuje. Super, super. Jeszcze chciałem się ciebie zapytać, czy masz jakieś unikatowe techniki treningu, które sam po prostu wymyśliłeś i jak możesz, to udziel jakiegoś rąbka tajemnicy. Powiem tak, czy unikatowe, sam się złapałem parę razy, że powiedzmy, zdawało mi się, że coś wymyśliłem, a tak przyszło mi coś do głowy. No a gdzieś tam, wiadomo, śledzę też Instagrama, gdzieś tam Facebooka czy YouTube'a, no i też widać, że gdzieś tam w innych terenach świata ludzie też na takie same pomysły wpadli. Czy mam takie unikatowe? Tego nie wiem, bo może gdzieś ludzie też stosują różnego rodzaju techniki. Staram się cały czas na pewno improwizować. Myślę, że to jest moja największa technika, że wchodzę na salę i dużo improwizuję i czuję to, tak? No, to tego się nie da po prostu wyszkolić, nauczyć, to trzeba po prostu takie elementy czuć. I mi się wydaje, że to jest moja najmocniejsza strona, tak? Wchodzę na salę,
powiedzmy, i widzę, ile osób jest, jakie osoby są na sali, na jakim poziomie technicznym są, no i wtedy po prostu improwizuję. Jestem, powiedzmy, tak jak woda do wlewanego naczynia, tak? Czyli dostosowuję się do... Takie bokserskie flow. Tak, bokserskie jest flow, po prostu dostosowuję się do tego, co jest, tak? W ten sposób. Świetnie, świetnie. To się bardzo ceni, nie tylko myślę w zawodzie właśnie trenera boksu, ale i w innych, jeśli ktoś potrafi się właśnie dostosować do danej sytuacji. Teraz takie pytanie troszkę z innej beczki. Czego brakuje ze strony miasta naszego Dzierżoniowa, aby rozwinąć boks w Dzierżoniowie? Bo ty po prostu obcujesz tym tematem na co dzień, także może dałbyś jakieś wskazówki? No, chciałbym jeszcze mocniejszego wsparcia od miasta, tak, na pewno, żeby docenili nas, co robimy, tak, no bo wiadomo, konkurencja to jest zdrowa rzecz i kluby powinny się też równomiernie tak samo rozwijać. No i chciałbym, żeby właśnie u nas w mieście boks ciszewski też był doceniony, tak. Oczywiście. A jakie masz plany, Patryk, na przyszłość, powiedz? Na pewno chodzi mi po głowie, chciałbym zbudować klub bokserski półzawodowy, półamatorski, tak? Chciałbym mieć jakichś i zawodowców, i amatorów. Chciałbym w tą stronę się rozwijać, tak? Że nie ograniczać się, powiedzmy, że jestem zamknięty na boks olimpijski czy na boks zawodowy w tym kierunku, tak? Jak najbardziej rozwinąć się w każdej płaszczyźnie, tak? Ten boks jest troszeczkę inaczej, inny zawodowy, boks olimpijski też jest troszeczkę inny, ale na pewno się i tak wszystko uzupełnia, tak? To samo na inne rzeczy, tak? Powiedzmy, Arek Sauter też startuje na grondzie, tak? Czyli to też nie są, powiedzmy, walki ani zawodowe, ani olimpijskie, gdzieś to jest też pomiędzy, albo nawet troszeczkę inaczej, to też jest troszeczkę inny, powiedzmy, boks. No i tutaj też bardzo dobrze rozwija, czuję, że się też tym rozwijam, tak? Czyli nie zamykam się w jakichś płaszczyznach, chcę w każdej płaszczyźnie po prostu rozwijać. Okej. To jeszcze może opowiedziałbyś o osiągnięciach swoich podopiecznych. No tak, przede wszystkim chciałbym się jeszcze pochwalić, że prowadziłem kadrę Dolnego Śląska tam. Jakiś dłuższy czas, nie wiem, może to było gdzieś 2 lata, może ponad 2 lata, tak? I miałem okazję trenować, prowadzić najlepszych zawodników na Dolnym Śląsku. Mogę się też pochwalić, że chłopak, który zaczynał u mnie pierwsze kroki bokserskie i pierwsze tam, powiedzmy, później po walki, jakieś sparingi, został 2- czy 3-krotnym mistrzem Austrii w boksie, tak? Reprezentował Austrię. No i zanim jakikolwiek miałem wyniki, powiedzmy, w Polsce jako trener, no to najpierw chłopak ode mnie zrobił mistrza w Austrii w boksie, no później no troszeczkę tych medali się nazbierało, bo co roku gdzieś robimy medalistów, mistrzostw Dolnego Śląska, mistrzostw Pucharu Polski, tak, wytrenowałem mistrza Polski, wytrenowałem srebrną medalistkę Pucharu Polski, 4 brązowych medalistów Puchary Polski, w tamtym roku srebrnego medalistę Pucharu Polski, no i mistrza Pucharu Polski juniorów. Także jest tego naprawdę dużo. No, mogę się pochwalić jeszcze tam ode mnie chłopak, jak jeszcze byłem, powiedzmy, w Kobierzycach i u Norberta, no to gdzieś tam jeden zrobił wicemistrza Polski Ziemi Zachodnik w MMA. No naprawdę, jakby popatrzeć, to jest tego trochę, nie? Trochę dobytku już jest. Tak, trochę dobytku. No ciężko mi tak wymienić, bo pewnie, musiałbym pewnie to naprawdę rozpisać, żeby tam nikogo nie pominąć, żeby to... Super, super. Mhm. Naprawdę spore osiągnięcia jak na nasze miasto. Chciałbym się jeszcze ciebie zapytać, gdzie prowadzicie swoje treningi?
Tak, obecnie zajęcia prowadzę w dwóch miejscach, bo prowadzę w Dzierżoniowie na ulicy Szkolnej 24. To jest pod salą byłej szkoły podstawowej numer 3. Tam teraz jest obecnie z boku opieka społeczna. No i wejście są pod schodami w dół, pod salą gimnastyczną. No i drugie miejsce to jest Piława Górna, ulica Tadeusza Kościuszki, hala sportowa. Tam też prowadzimy zajęcia, także jak ktoś chce naprawdę trenować, to może korzystać z sali w Dzierżoniowie i Piławie Górnej od poniedziałku do piątku. Super, super. A może jeszcze byś chciał powiedzieć coś młodym widzom, młodszej części publiczności, którzy po prostu no są zainteresowani boksem i chcieliby przyjść do ciebie na trening? Ja powiem tak, dużo osób gdzieś się tam pyta o te zajęcia, ale troszeczkę się boi, czy tam jakieś myśli, powiedzmy, mają negatywne do boksu. Ja powiem tak, boks jest naprawdę wspaniałym sportem, którego można też rozgałęzić, tak? Są osoby, które przychodzą po prostu, żeby schudnąć, dobrze się bawić na treningu. To jest ich, powiedzmy, plan i też takich ludzi zapraszam. Druga grupa to jest, powiedzmy, osób, które chcą nauczyć się samoobrony, tak czuć się pewnie na jakiejś dyskotece, czy w barze, czy na wycieczce, idą gdzieś z dziewczyną, no wiemy, jaka jest, powiedzmy, jak życie wygląda, nikomu nie życzę się bić, ale po prostu nieraz warto umieć się obronić po prostu, tak? Obronić siebie, czy dziewczynę, czy nie dać się tam zbić. No, czasy zawsze były takie same i sytuacje też się takie nieciekawe zdarzają, więc mi się wydaje, że jak najbardziej każdy mężczyzna powinien umieć obronić swoją kobietę, czy dziecko, czy siebie. No i trzecia docelowa grupa, no to są zawodnicy, tak? Ludzie, którzy chcą rywalizować, powiedzmy, w sporcie, którzy mają swoje marzenia, które chcą osiągnąć coś, chcą być medalistami Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, czy nawet być jakimiś zawodnikami zawodowymi, no to wiadomo, najpierw trzeba zacząć od tego boksu zawodowego, amatorskiego, przepraszam, boksu olimpijskiego, no bo gdzieś to doświadczenie trzeba zebrać. Też zapraszam, naprawdę boks nie jest taki straszny, jak jest mądrze poprowadzony, to może go każdy uprawiać, tak? Od dzieci do ludzi dorosłych, do mnie naprawdę przychodzą dzieciaczki takie po 6-7 lat, w Piławie Górnej, wiadomo, w Dzierżoniowie troszeczkę starsze, 10-11, po ludzi, którzy mają po 47 lat i Super. trenują, i chodzą, sparują, boksują. Naprawdę to jest świetny sposób na, powiedzmy, zostawienie emocji, tak? Tych złych na worku, gdzieś tam na sparingu, wyżycie się, wyrzucenie tych złych energii, naprawdę wyjścia z sali zadowolony, szczęśliwy i z endorfinami, tak? No bo to wiadomo, przy wysiłku, przy treningu to się wszystko wytwarza. Można też zadbać o swoją, powiedzmy, sylwetkę, tak? No bo to wiadomo, boks powoduje, że schudnie się, rozwijają się różnego rodzaju mięśnie, jak i u nóg, i rąk, kratka na brzuchu gdzieś się wytwarza, gdzieś tam barki rosną. Także zapraszam, zapraszam naprawdę. Warto chociaż przyjść i spróbować. Jest możliwość treningów grupowych, jest możliwość treningów personalnych, tak? Czyli umówienie się ze mną indywidualnie albo w małej grupie, albo może być to grupa trzyosobowa, czteroosobowa, dwuosobowa. Albo ktoś może przyjść indywidualnie, sam umawiamy się tak, żeby pasowała, powiedzmy, godzina i dzień. No i zaczynamy, tak. Uczę boksu od podstaw, także nie ma czym się martwić, że ktoś przychodzi, nigdy nie miał do czynienia z boksem, nie ma kondycji, nie ma formy czy czegośkolwiek, bo zaczniemy sobie powoli, pomału, od podstaw, od małych kroczków, tak, jakaś rozgrzeweczka, elementy, powiedzmy, elementy bokserskie, gdzieś tam ustawienie nóg, poruszanie się, zadawanie ciosów, także to nie jest naprawdę nic strasznego, a warto przyjść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dobra, dobra. To dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Życzymy wszystkiego dobrego i powodzenia. Dzięki. Cześć.